Siadę Delta, cieszę się, że jesteście na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie zrobić test, który pokaże ci, kim tak naprawdę jesteś. Więc dzisiaj zostań na tym odcinku do końca, ponieważ dowiesz się, kim to naprawdę jestem. Idziemy za bardzo informacji jak Facebook, Snapchat i grupa. Facebook was zapraszam, bo są tam sami najlepsi ludzie. Co my lecimy? Zostawcie apeczkę, lecimy! Przed obejrzeniem zostaw subskrypcję, a następnie kliknij w dzwonek, aby dostawać wszystkie powiadomienia z mojego kanału. Zapraszam do oglądania. No i dobra, przygotowałem sobie właśnie tutaj kilka takich plansz, na które będziecie musieli mi odpowiedzieć. Na przykład, jedynka znalazłem w 15 sekund, dwójkę znalazłem w 3 sekundy, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Pamiętajcie, że właśnie, żeby pisać w komentarzu, jaki wynik ci wyszedł. Dzisiaj będziesz musiał odnaleźć ukryte obiekty na, no tutaj, planszach, które ci przygotowałem. I pamiętajcie o tym, żeby się bardzo dobrze skupić i włączyć filmik na full ekranie, ponieważ jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. Dawid. No i dobra, mamy pierwszą planszę i macie mi powiedzieć, który puzzle nie pasuje do pozostałych. Macie to 15 sekund. Pozdra! Okej, będę w 15 sekundach. Myślę, zauważyć, że tutaj taki jakby trzeci do góry, no to właśnie w odpowiedziach był inny. I jeżeli znalazłeś, to jesteś bardzo spostrzegawczy i bardzo inteligentny, ponieważ bardzo mało osób daje radę znaleźć właśnie ten element. Jeśli to zrobiłeś, napisz to w komentarzu, a my lecimy już z drugą zagadeczką. Dobra, drugiej zagadeczce musisz mi powiedzieć, która klepsydra się różni od pozostałych, która jest inaczej obrócona lub coś w tym stylu. Macie to 15 sekund. Powodzenia! Okej, po tych 15 sekundach, o kurde, naprawdę, ja nie znalazłem tutaj tej, ej, naprawdę, ej, tu jest bardzo dużo takich odwróconych, ja nie wiem, która jest inna od pozostałych, naprawdę. Jeżeli ty znalazłeś, napisz to w komentarzu, bo ja nie wiem, na co trzeba dać odpowiedź, bo ja tego nie widzę. Dobra, lecimy teraz już trzecią zagadeczką i macie powiedzieć tutaj, gdzie jest inny młotek od pozostałych. Macie to 15 sekund, ja wam życzę powodzenia. Okej, po 15 sekundach, myślę, że to było łatwiejsze od tamtych, no, tam, które wam pokazywałem wcześniej. Po prostu to było łatwe, bardzo, bardzo łatwe. Ale się nie poddawaj, bo zaraz zobaczysz, jaką dam ci trudną zagadeczkę. Okej, ostatnia zagadka, ta jest bardzo trudna. Macie mi powiedzieć, która gitara się różni od innych. Macie albo jakiś inny tutaj jest w ogóle przedmiot. Macie mi powiedzieć, co tutaj widzicie. Jakiś inny przedmiot lub inna gitara. Utrudnienie wam daję. 15 sekund, powodzenia. Okej, po 15 sekundach musisz zauważyć, że tutaj jest gitara, tak jakby... To nie jest gitara! O! To nie jest gitara! Ta gitara jest jakby jaśniejsza od pozostałych i to jest chyba też inny instrument, bo tutaj mieliśmy chyba, jak to się nazywa, skrzypce, a to właśnie jest gitara! Dlatego wam troszeczkę was tak podpuściłem, ale mam nadzieję, że dużo osób dało radę. Znaczy mało, bo to właśnie mi chodziło! Na końcu napisz mi, jaki miałeś wynik, czy na przykład 1 na 4, 2 na 4 i tak dalej, bo jest to bardzo ważne. Pamiętaj też, że wy możecie sobie pisać w komentarzu takie wyliczanki, jakby na przykład piszecie i macie powiedzieć, znajdźcie i wy tam 15 sekund i po prostu tak piszcie, ponieważ jest to też w sumie taka rozryweczka dla was. Jeśli oczywiście sprawdza łapkę w górę na jakiś fajny komentarz, więc odcinków z takim stylem przy komentarzu wbicie, aby sama o informacjach Facebook, Snapchat i grupa Facebook, do was zapraszam, bo są tam sami najlepsi ludzie, co my lecimy. Zostawcie apeczkę, cześć!